Zanim obejrzysz, zasubskrybuj na YouTubie Lożę Sportową i Łódzki Związek Piłki Nożnej. Będziemy jeszcze bliżej Ciebie. Zaskakujące bramki, piękny gol z połowy boiska i szansa na zwycięstwo w meczu Widzewa z GKS-em Bełchatów. Rozpoczynamy podsumowanie 24. kolejki BetKris Łódzkiej 4. Ligi. Michał Kiński, witam i zapraszam na magazyn BetKris Łódzkiej 4. Ligi. Przyszedł czas, by podsumować 24. kolejkę spotkań. Zaczniemy od naszej wizyty w Łodzi. Byliśmy na meczu rezerw Widzewa z GKS-em Bełchatów. Pozostał pewien niedosyt. Dlaczego? Za chwilę się o tym przekonacie, ale najpierw zobaczcie gola 23. kolejki wybranego przez naszych widzów. Zaczynamy! Jan Dobko ze Stali Niewiadów to zwycięzca gola 23. kolejki. Zaczynamy od hitu 24. kolejki, czyli meczu Widzewa 2 Łódź z GKS-em Bełchatów. To dwa zespoły mające największe szanse na grę w przyszłym sezonie w trzeciej lidze. Problem w tym, że tylko jeden może wywalczyć mistrzostwo i awans. Jeszcze przed tym spotkaniem wydawało się, że kibice zobaczą w Łodzi niejednego gola. Tym bardziej, że drużyna trenera Patryka Czubaka ma w składzie króla strzelców ligi Daniela Mąkę, a w zespole trenera Bogdana Jóźwiaka po 15 goli strzelili Przemysław Zdybowicz i Łukasz Wroński. Sędziowie Paweł Pskit, Michał Gajda i Maciej Majewski byli gotowi, by rozpocząć niecodzienny mecz. Już w czwartej minucie Konrad Niedzielski uderzał, ale nie miał łatwego zadania, by zaskoczyć Leonida od Czenaszenkę. W ósmej minucie Daniel Mąka znalazł się w komfortowej sytuacji, ale zabrakło precyzji. Teraz niewiele brakowało. Oba zespoły grały bardzo asekuracyjnie, co utrudniało stworzenie podbramkowych okazji. I tak było do końca pierwszej połowy. Trener Bogdan Jóźwiak zdawał sobie sprawę, że jego drużynie utrudniały grę nieco inne wymiary boiska. Ja uważam, że do przerwy mecz był wyrównany. My mieliśmy rozgrywać krótkim podaniem, tak? Gdzieś w pewnej fazie gry mieliśmy grać dłuższą, ale tu niestety, tak jak mówiłem, że szerokość boiska 8 metrów 68, a tutaj było 60 metrów, troszkę te piłki wszystkie, co graliśmy, takie przekątne, wszystkie wychodziły i trochę zmodyfikowaliśmy w przerwie rozgrywanie. W drugiej połowie bełchatowianie zagrali nieco odważniej i potrafili Łodzian zmusić do błędów. Widzew też miał okazję, jednak cały czas obu zespołom brakowało 100% sytuacji na zdobycie bramki. Były strzały z pola karnego, sprzed pola karnego. Widzewa będzie próba uderzenia. W 77 minucie dobrze dośrodkował Serhii na połow, a Bartłomiej Bartosiak próbował technicznym strzałem pokonać Marcela Buczkowskiego. W 84 minucie bełchatowianie powinni cieszyć się z gola. Po dośrodkowaniu Artura Golańskiego uderzał Jarosław Trzeboński. Świetnie interweniował Buczkowski. A to już kolejna sytuacja gości, która niestety zakończyła się dość nieszczęśliwie. Przemysław Zdybowicz nabawił się kontuzji i przy pomocy kolegów musiał opuścić boisko. Oba zespoły szukały zwycięskiego gola. To już siódma minuta doliczonego czasu i gospodarze powinni przesądzić o losach tego spotkania. Najpierw Mateusz Kępski wypracował sobie dogodną sytuację. Utrzymuje się przy piłce. Uderzenie, ale jednak Odczynaszenko broni to. A następnie Dawid Owczarek mógł zostać bohaterem. W Łodzi w meczu na szczycie mieliśmy bezbramkowy remis. Niestety chyba dogrywać próbował i sędzia kończy to spotkanie. Druga połowa zawsze dwa zespoły inaczej reagują. Było więcej miejsca,
bardziej tak byliśmy może bardziej odważniejsi w pressingu, tak? To się z tym zgodzę, że bardziej to było taka odwaga w wysokim pressingu, co nam przyniosło, no mówię, w efekcie te sytuacje, które mieliśmy. Całego spotkania, które trwa 90 minut, to oczywiście 15 musimy wyciąć i bardzo mocno je przeanalizować. Natomiast pozostałą część spotkania uważam, że naprawdę dla chłopców duże słowa uznania, biorąc pod uwagę przebieg i tym bardziej duży niedosyt, że tej ostatniej akcji jeszcze nie zdobyliśmy bramki, bo uważam, że sytuacja była wyborna. Czy wiesz, że Łódzki Związek Piłki Nożnej znajdziesz w mediach społecznościowych? Wystarczy polubić profil facebookowy i będziesz na bieżąco ze światem łódzkiej piłki nożnej. Łączy nas EUZPN. Przed nami WKS 1957 Wieluń i Boruta Zgierz. Gospodarze nie mają już innego wyboru. Muszą zacząć punktować, aby opuścić strefę spadkową. A przypomnijmy, że wiosną nie odnotowali jeszcze wygranej. Goście są na razie na bezpiecznym miejscu w tabeli. WKS przed własną publicznością chciał zainkasować 3 cenne punkty. Jednak ten mecz potoczył się nieco inaczej. Kibice nie zobaczyli żadnych bramek. Z Wielunia przenosimy się o ponad 100 km dalej do Strykowa. Zjednoczeni zmierzyli się z jedną z najlepszych drużyn w tym sezonie, Polonią Piotrków Trybunalski. W 42 minucie doszło do groźnej sytuacji. Łukasz Chojecki w walce o piłkę został uderzony przez przypadek łokciem w twarz, co skończyło się bolesną kontuzją. Niestety, ale byliśmy już wielokrotnie świadkami takich sytuacji. Warunki do gry w ostatni weekend nie należały do najlepszych. Jedyny gol w tym meczu wpadł w 60 minucie. Dobre dośrodkowanie z prawej strony umożliwiło Szymonowi Młynarczykowi przyjąć piłkę i precyzyjnie uderzyć. Zjednoczeni zdobyli 3 cenne punkty i świętowali zwycięstwo. Skoro już jesteśmy w powiecie zgierskim, to wybierzemy się teraz do Kutna. Miejscowy KS zagrał z grającą o utrzymanie Pogonią Zduńska Wola. W 41 minucie świetne podanie otrzymał Krzysztof Felczak i nie miał zbyt dużych problemów, by pokonać bramkarza gości. 4 minuta i 1-0 KS Kutno! Krzysztof Felczak! W 63 minucie Kutnianie mieli zbyt wiele swobody w polu karnym. Jednak strzał Tomasza Dąbrowskiego sprzed pola karnego zaskoczył Patryka Wolańskiego. 2 minuty później ładną akcję zakończył Marcin Kacela, strzelając swojego 16 gola w lidze. Piłkarz pokazał, że jest w znakomitej formie. Chwilę później wypracował bramkę Dawidowi Telestakowi i Kutnianie wygrali 4-0. Z Kutna do Radomska mamy 150 km, a my na miejscu jesteśmy w ciągu jednej sekundy, by pokazać Wam mecz RKS-u z Sokołem Aleksandrów. Pierwszy gol wpadł po dobrym odbiorze piłki przy linii środkowej boiska. Mateusz Gołda wiedział, jak się zachować w polu karnym. Zrobił to tak dynamicznie, że zaspał operator kamery. RKS prowadził 1-0. Druga połowa kibicom przyniosła nieco więcej emocji. Gospodarze jeszcze nie mieli kontaktu z piłką, a już stracili gola. Dobre dalekie podanie zakończył Jakub Choroszkiewicz. W 56 minucie swoje doświadczenie wykorzystał Bartosz Machaj. Przyjął piłkę i znalazł jeszcze miejsce, by oddać precyzyjny strzał. Było 2-1 dla RKS-u. 4 minuty później sędzia Mateusz Janecka odgwizdał karnego. Damian Bierżyński miał dużo szczęścia, bo Bartosz Nikołaj wyczuł jego intencje. W 65 minucie bramkarz RKS-u otrzymał czerwoną kartkę za niebezpieczny faul, a w 84 boisko musiał opuścić za drugą żółtą kartkę Michał Madejski z Sokoła. 2 minuty później Krystian Kolasa z RKS-u otrzymał drugą żółtą kartkę. Ostatnie słowo należało jednak do gospodarzy. Ponownie karny, ale tym razem dla RKS-u. Zwycięskiego gola zdobył Bartosz Machaj.
To już Sulejów i mecz Skalnika z Orkanem Buczek. W 22 minucie mieliśmy groźną sytuację w polu karnym. Piłka trafiła pod nogi Dariusza Dudkiewicza, który umieścił ją w bramce. Orkan to jedna z lepszych drużyn i szybko odpowiedziała. 7 minut później Bartłomiej Madej był szybszy od bramkarza, co zaowocowało doprowadzeniem do remisu. Żeby strzelać bramki, nie trzeba grać atakiem pozycyjnym. Ta akcja była tego przykładem. W 69 minucie Orkan prowadził po golu Dominika Cukiernika. A to już ostatnia akcja tego meczu, którą zakończył celnym trafieniem Kacper Wojtczyk. Skalnik doznał porażki na własnym boisku 1-3. Przed nami rewelacja wiosny, czyli Omega Kleszczów, która przed tym meczem odnotowała 2 z rzędu zwycięstwa. Gospodarze zagrali z Ceramiką Opoczno i świetnie zaczęli. Czy można strzelać gole z własnej połowy? Krystian Stolarczyk pokazał, że tak, i w 11 minucie oddał przepiękny strzał, uszczęśliwiając jednocześnie kibiców. 4 minuty później sędzia Jan Kluska bez wahania podyktował karnego. Ceramika po golu Adama Banasiaka doprowadziła do wyrównania. A to już druga połowa i 75 minuta. Przypadek sprawił, że piłka znalazła się w bramce. Najpierw odbiła się od słupka, a następnie od Damiana Telusa i gospodarze wyszli na prowadzenie. A to już pierwsza minuta doliczonego czasu i kick z bramkarza Ceramiki. W konsekwencji po golu Patryka Niedbały Omega wygrała 3-1. Walczący o utrzymanie zryw Wygoda zmierzył się z AKS-em SMS Łódź. Już w 16 minucie gospodarze dopuścili się błędu. Konsekwencją był podyktowany rzut karny. Po strzale Patryka Banasiaka goście prowadzili 1-0. Zryw odpowiedział dość szybko, bo zaledwie 2 minuty później Paweł Gierach doprowadził do wyrównania. W 31 minucie dośrodkowanie w pole karne zakończyło się drugim golem Patryka Banasiaka. A to już 57 minuta i to był chyba centrostrzał. Piłka minęła Macieja Humerskiego i Damian Kozioł wyrównał na 2-2. Oba zespoły zadowoliły się podziałem punktów. A to już nasz ostatni mecz. Włókniarz Zelów zagrał ze Stalą Niewiadów. Trener Dawid Wnuk po meczu z Sokołem Aleksandrów podkreślał, że jego drużyna musi zacząć wygrywać mecz za meczem. A tymczasem w tym spotkaniu wpadł tylko jeden gol w 58 minucie, strzelony przez gości. Jan Dobko tym strzałem zapewnił Stali zwycięstwo. Jak prezentuje się tabela BetCris Łódzkiej 4 Ligi po rozegraniu 24 kolejki? A teraz klasyfikacja strzelców. A to zaproszenie na najbliższą kolejkę. Mecze rozpoczną się już w czwartek. Jeśli jeszcze nie wyłączyliście magazynu BetCris Łódzkiej 4 Ligi, to bardzo dobrze, bo przed Wami nominacje do gola 24 kolejki. Wszystkie informacje na temat łódzkiego świata piłki nożnej znajdziecie na stronie lzpn.org oraz na Facebooku Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Zdrowych, wesołych i piłkarskich świąt. Do miłego zobaczenia. Poznajmy nominowanych do gola 24 kolejki. Krystian Stolarczyk, Omega Kleszczów. Marcin Kacela, KS Kutno. Bartłomiej Madej, Orkan Buczek. Damian Kozieł, Zryf Wygoda.
Głosujemy do niedzieli do godziny 20 na stronie facebookowej Loży Sportowej. Czy wiesz, że... Mecze kolejki w całości obejrzysz na YouTubie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, a gola kolejki wybierz na stronie facebookowej Loży Sportowej. Subskrybuj i lajkuj.